Dzień dobry. Dziś powiem Wam, jak zrobić, żeby dokładane czujniki najazdu działały tak jak fabryczne. Może na początek nomenklatura. My tutaj w firmie używamy takich określeń jak czujniki cofania, czujniki parkowania i czujniki najazdu. Czujniki cofania, jak nazwa wskazuje, służą do pomocy przy cofaniu. Czujniki parkowania to są takie na tył i na przód. I czujniki najazdu to są czujniki na sam przód, które pomagają przy parkowaniu przodem. I teraz podłączenie czujników cofania i właściwie ich automatyzacja jest w miarę prosta, bo wykorzystuje się lampę wstecznego biegu. Tam podłączamy takie czujniki. Jeżeli wrzucimy bieg wsteczny, lampa się zaświeca, no to czujniki działają. Jeżeli bieg wsteczny wyłączymy, czujniki cofania przestają działać. Działa to fajnie, automatycznie. Nieco problematyczne jest podłączenie czujników parkowania i czujników właśnie najazdu. Chodzi o tą automatykę. No bo właśnie jak spowodować, żeby te czujniki, które są z przodu, na froncie, żeby się odpowiednio włączały i wyłączały. No można to zrobić na dwa sposoby. Ręcznie, czyli możemy sobie zamontować przycisk i wtedy, kiedy chcemy załączać i wyłączać te czujniki najazdu z przodu. Mankament jest taki, że może nam się po prostu nie chcieć, możemy zapomnieć, jest to po prostu niewygodne. Są też takie możliwości, niektóre czujniki takie możliwości mają, jak na przykład czujniki marki Omega, które podłącza się pod lampę stopu. I w momencie, kiedy naciskamy hamulec, lampy stop się zaświecają, czujniki dostają taki impuls wyzwalający, te przednie, i sprawdzają sobie, czy tam jest przeszkoda, czy nie. Jeżeli jest, no to zaczynają działać. Jeżeli tam nie ma, no to one się za chwilę znowu usypiają. Ale to też nie jest idealne rozwiązanie. Może być na przykład tak, że no nie wiem, jedziemy sobie autostradą ponad 100 na godzinę, komuś siedzimy na ogonie, ktoś przyhamuje, my za nim, czujniki się załączają, tego nie chcemy. No dobra, to był kiepski żart. No, generalnie chodzi o to, że nawet podczas jazdy, kiedy pada na przykład rzęsisty deszcz albo śnieg gruby i przyhamujemy, to takie czujniki najazdu potrafią się nieraz wzbudzić, a tego nie chcemy, tego nie oczekujemy. Fabryczne rozwiązania są tutaj bardziej precyzyjne, ponieważ takie fabryczne czujniki najazdu niejako czytają prędkość pojazdu i kiedy auto stoi bądź porusza się z prędkością do 10 km na godzinę, to przednie czujniki najazdu działają. Kiedy przekroczymy prędkość 10 na godzinę, czujniki automatycznie się wyłączają. No i teraz, jak zrobić, żeby takie dokładane czujniki działały właśnie tak jak te fabryczne? Można zastosować moduł. Te moduły nie są w sumie niczym nowym. Od dawna mamy w ofercie moduł marki Titan DS453. Nieduże urządzenie, które podłącza się pod magistralę CAN, pod komputer pokładowy w samochodzie. Tylko że on ma takie dwa, powiedzmy, wymagania. Jedno to jest takie, że musimy w ten moduł najpierw zaprogramować pod konkretny model samochodu, że jak powiedzmy u nas ktoś zamawia taki moduł, to my możemy przygotować, podłączamy to pod komputer, pytamy się, pod jakim samochodem to ma pracować i ten samochód ustawiamy. Ewentualnie jeżeli ktoś jest instalatorem, no to taki programator jest dostępny, można sobie to we własnym zakresie zrobić. No i też sam schemat podłączenia, powiedzmy, że laika może nieco przerażać, no bo trzeba się tam gdzieś dostać do tej instalacji w samochodzie, tu są pokazane jakieś skrzynki bezpiecznikowe, jakieś przewody, gdzie tego szukać. No więc pojawiło się konkurencyjne rozwiązanie marki EMG, taki modulik, również nieduży, i ten moduł nie wymaga wcześniejszego ustawienia, pod jaki samochód chcemy go używać. Po prostu podłączamy to pod instalację samochodową i moduł sam rozpoznaje, w jakim samochodzie się znalazł i dostosowuje się i zaczyna działanie. I mało tego, producent deklaruje, że działa ze wszystkimi samochodami. No, nie wydaje mi się, podchodzimy do tego raczej sceptycznie, bo wiadomo, samochody, które nie mają magistrali CAN, czyli takie przed 2002 rokiem powiedzmy, no to na pewno nie obsłużą tego modułu, ale myślę, mogę sobie też wyobrazić, że nawet niektóre samochody po 2002 roku, mimo że mają magistrale CAN, niekoniecznie muszą z tym działać, no ale też zakładam w dobrej wierze, że na pewno ta lista samochodów obsługiwanych przez ten moduł jest bardzo, bardzo długa i na pewno w znakomitej większości samochodów ten moduł zadziała. Jak go podłączamy? To jest kolejne ułatwienie, bo można go podłączyć właściwie pod złącze OBD. Można to oczywiście zrobić od frontu, wykorzystując na przykład taką przedłużkę, wtyczkę. Właśnie ja sobie coś takiego wykonałem. Powiedzmy, że to jest od strony samochodu, to jest nasze podłączenie, wpinamy i to właściwie
prawie wszystko, zaraz wytłumaczę dlaczego prawie wszystko, ale oczywiście zalecam podłączenie to od strony kabli, tak żeby sobie no, nie zajmować tej wtyczki, tego gniazda OBD. Może posłużę się schematem. Producent dostarcza coś takiego. Trzeba zwrócić uwagę, że tu mamy opisane złącze od frontu i pokazaną numerację złącza od frontu. No i po kolei mamy tutaj 1, 2, 3, 4 piny do 16 na dole. A pod spodem jest zdjęcie, gdzie jest pokazane od strony przewodów, czyli od strony instalacji samochodowej, tak jak jest sugerowane podłączenie. I podłączamy pod ten wtyk podłączamy dosłownie trzy przewody. Masę, to jest czarny przewód od tego modułu. W złączu OBD to też najczęściej będzie czarny przewód. Jeżeli chodzi o numer pinu, to jest to pin czwarty w złączu OBD. I kana, kan L i kan H. I to jest odpowiednio kan H. To będzie od strony samochodu zielony najczęściej przewód. Od strony modułu to jest biały i szósty pin. I kan L od strony samochodu najczęściej pomarańczowy, od strony modułu to jest żółty przewód i pin 14. Więc jak widzicie nie jest to skomplikowane, ale co z plusem? I ja tu zrobiłem mały błąd, ponieważ pomyślałem sobie, że na potrzeby tego testu wykorzystam sobie zasilanie z tego złącza OBD, bo tu jest na 16 pinie jest stały plus 12 V, więc podłączyłem sobie na sztywno plus 12 V. No i pobiegłem do samochodów sprawdzać, czy to działa. No i efekt był taki. No to masz, wtykaj. Z rozpędu nie powiedziałem, że z modułu wychodzi brązowy przewód, na którym pojawia się masa w momencie, kiedy auto stoi lub porusza się z prędkością do 10 km na godzinę, a ginie, kiedy auto przekracza 10 km na godzinę i tym brązowym przewodem możemy wyzwalać czujniki najazdu. Ja tu podłączyłem sobie diodki LED, które powinny zgasnąć w momencie, kiedy z autem przekroczymy prędkość 10 km na godzinę. Hyundai nie zadziałało. Nie zadziałało? No nie, zobacz. Nie zadziałało Hyundai. Trzeba się rozpędzić do 10 na godzinę i zobaczyć, czy to zgaśnie. Nie? On się jakoś nie koduje? No właśnie, zabawa polega na tym, że to powinno zadziałać z miejsca, nie? No masz już 20. No, 30. To my coś może źle robimy, bo to coś za bardzo jest ten. Niestety nie mogło to zadziałać, ponieważ moduł po podłączeniu zasilania sprawdza sobie, do jakiego samochodu jest podpięty, ale często jest tak, że magistrala kan jest uśpiona, no i on sobie to po podłączeniu zasilania, jak ja go wpinałem, on sobie to sprawdzał, magistrala była uśpiona, więc identyfikacji nie było, a potem kiedy zapalałem, odpalałem samochód, no to już moduł nie wiedział, w jakim jest samochodzie, no i nie mógł działać. Więc ja to sobie zmieniłem w ten sposób, że zamontowałem tutaj zwykły taki przełączniczek i załączam zasilanie, czyli załączam plus dopiero w momencie, kiedy uruchomię samochód, kiedy odpalę stacyjkę. Wtedy moduł sobie identyfikuje auto i zaczyna działać, więc ten czerwony kabelek od strony modułu trzeba podłączyć do plusa postacyjkowego, czyli taki plus, który się pojawia w momencie włączenia stacyjki, a ginie po wyłączeniu stacyjki. Ważne, żeby ten plus nie ginął w momencie, kiedy rozrusznik pracuje. No i to jest chyba takie jedyne utrudnienie, no bo tego przewodu, tego plusa trzeba poszukać. Ja bym go szukał osobiście gdzieś w bezpiecznikach, próbówką patrzył, na którym bezpieczniku pojawia się plus w momencie przekręcenia stacyjki, czy tam naciśnięcia przycisku start-stop i nie ginie, kiedy rozrusznik pracuje. To by było, jeżeli chodzi o podłączenie. No to teraz chodźmy i zobaczmy w takim razie, jak to pracuje z naszymi samochodami. Dzień dobry. Można przetestować tutaj taki moduł? Noś. A zadziała? Ma zadziałać. Ma zadziałać. A czy zadziała, to się okaże. Wybuch zrobimy. Lepiej, żeby nie. No. Dobra, jest dobrze, bo się nie świeci, a teraz możesz tam załączyć. Cyk, i świeci się. Tak ma być. No i tak, i ruszamy. No i zgasło, patrz. Czyli działa. Czyli działa. Hyundai X20. Z którego roku jest ten Hyundai, Czesiu? 10. Świecące diody oznaczają, że teraz czujniki z przodu by działały. No i
przekroczyliśmy prędkość i dietki zgasły. Kolejne autko, Kia Sportage, 2017 rok. I tam jest taki przełącznik. Wyłącz go, no, najpierw. O. I teraz właśnie to jest... Co, musi być przełącznik? Cała magia, tak. I teraz możesz go włączyć już. I to była cała magia. O. Tym właśnie... Tu właśnie był problem, że od razu zasilanie się pojawiało, wiesz? Teraz wystarczy ten... O, i już zgasło. Działa? Tak. Kolejne autko zadziałało. No to teraz Audi Q5 z 2018. Gasimy zasilanie. Łączy zasilanie. No i tak, diodki się świecą. I gaz. Wystarczyło chwilę ruszyć. Nieźle, co? Słuchajcie, oba moduły są polskiej produkcji, więc kupując je wspieracie polską myśl techniczną. Są oczywiście dostępne na stronie sklephadron.pl, linki macie poniżej. Gdybyście też szukali czujników parkowania bądź czujników najazdu, to też zapraszam na stronę sklephadron.pl. Tam w odpowiednim dziale znajdziecie całą ofertę od tańszych po bardziej zaawansowane, po droższe rozwiązania. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego filmu. Cześć.